Cześć, siemanko, słuchajcie, jeżeli oglądaliście wczorajszy odcinek, to wiecie o tym, że dzisiaj o 17 jest web na serwerze BigQuery.eu. Administrator serwera poprosił mnie, abym przedstawił wam dokładne informacje dotyczące serwera, a więc, słuchajcie, zacznijmy od administratora. Na serwerze znajduje się tylko i wyłącznie jeden administrator, jest nim Pablo. Tutaj gdzieś wam się wyświetli jego profil Steam, w opisie na pewno znajdziecie link do jego profilu Steam i także znajdziecie TeamSpeaka, gdzie możecie się z nim porozumieć, także zapraszam was do opisu. Gdy już sobie to sprawdziliście, teraz wam powiem, jak wygląda lud na serwerze. A więc, słuchajcie. Lud deto z hangaru wygląda w taki sposób, że jest możliwość wypadnięcia dwóch deto lub trzech. To zależy od waszego szczęścia, no i w sumie chyba tylko tego. Na serwerze jest plugin na tepeki i homy, czyli możecie mieć, zwykły gracz może mieć 3 homy, a VIP, czyli tam od VIPa w górę, czyli SVB, a VIP może mieć 6 homów. Myślę, że to całkiem spoko jest opcja, ponieważ no, co za dużo to niezdrowo, a to jest takie, wiecie, równomierne, ładnie, wszystko pięknie. Na serwerze znajduje się także plugin dotyczący samochodów, możecie je tam, wiadomo, ściągać z nich części, wymieniać, nie musicie, z tego co wiem, chyba strzelać w silniki tak, żeby je zniszczyć, tylko możecie je wyciągnąć. Jest to spoko opcja, bo nie musicie amunicji marnować, chociaż to i tak jest X5, to wiadomo, dużo amunicji jest. Na serwerze również znajduje się ranking, który jest zajebistą opcją, ponieważ zlicza wasze deady i kille. Jest też topka na serwerze. Z tego co wiem, admin zagwarantował mi, że pod koniec zawsze wipe'a tego. Po prostu pierwsza osoba, a druga i trzecia dostanie VIP-y chyba, z tego co wiem. Tylko nie wiem, czy będą to zwykłe VIP-y, czy będą CSVP, VIP, czy kolejno LSVP, VIP i tak dalej. To ewentualnie zapytacie się administratora serwera. Dużym plusem serwera, w sumie myślę, że to też jest zaleta, na serwerze są dwie ruletki. Jedna ruletka jest na stronie serwera, która działa w taki sposób, że codziennie po 18 jest restartowana i rolujecie sobie tam za darmo, lub też możecie wykupić sobie dodatkowe losy na tej ruletce. Wygląda to w taki sposób, że wchodzicie na stronę, tutaj gdzieś się wam teraz to wyświetla. Wchodzicie na stronę, rolujecie, losujecie to oczywiście. Później wchodzicie na serwer i specjalnym komendą, bodajże to jest komenda odbierz, wpisujecie ją sobie na czacie, otrzymujecie tej item. Tylko uwaga, nie wpisujcie proszę was tego na respie, później nie płaczcie, że ktoś was zabił, tylko wpiszcie to jak już będziecie w domu, tak, w jakiejś bazie, coś takiego i odłożycie to do skrzynki, to co tam dostaliście, żeby nie było płaczu, że ktoś was zabił i straciliście. Kolejną ruletką na serwerze jest komenda ukośnik roll, bodajże los. Zwykły gracz mają dostępny co 3 godziny, a VIP ma co 2, także też spoko myślę, że to jest opcja. Co do meteorów, na serwerze jest plugin na meteory. Meteory są co 20 minut w sumie, ale z tego co wiem to jest 10 minut na ostygnięcie bodajże i 10 minut na zrespienie się meteoru, czyli tak co 20 minut jest to czas umiarkowany w miarę, żeby zebrać jeden i macie 10 minut czy tam 15 na ogarnięcie się i dobiec na drugi, więc całkiem spoko opcja. Jeśli chodzi o meteory, to z tego co wiem to są dodane jakieś itemy, bodajże jakaś MK czy pompa będzie lecieć także z meteoru, jest to spoko opcja, ponieważ bambiki nie zawsze mają broń, a teraz mam nadzieję, że każdy na serwerze będzie uzbrojony i będzie to fajnie wyglądać. Full loot w meteorze jest włączony od 2 osób na serwerze, myślę, że to też jest spoko opcja, ponieważ no kurde, będzie ktoś sam na serwerze, to o północy, czy tam, no dobra, o północy może nie, ale o 6 czy tam 5 rano, jeśli będzie sobie sam zbierał meteory, to by było trochę bez sensu, nie fair, muszą być jednak 2 osoby, może będą jakieś starcia na tych meteorach w nocy, zobaczymy jak to będzie. Słuchajcie, myślę, że to na tyle. Jeżeli dotrwaliście do końca, to mam dla was niespodziankę, w sumie dla jednej osoby niespodziankę. Nie, no, raczej dla wszystkich, słuchajcie, możecie wziąć udział w konkursie, który zorganizował administrator serwera. Musicie zostawić link do swojego profilu i Steam ID 64 tutaj w komentarzu pod filmem. Jeżeli zostawicie, to mniej więcej przed godziną 17 zostanie rozlosowany dla was SVIP. SVIP to jest rezerwacja slota, tam staw, deto, bodajże jedno, jakieś kolorki, pompa. Także myślę, że to wam się przyda na start. No i co, myślę, że widzimy się na serwerze, dosyć mojego gadania. To na tyle. I nie zapomnijcie o live, który odbędzie się około godziny 20, może po 20 zobaczymy. Muszę zbudować jakąś bazę, wiadomo, wiecie wszystko jak to jest w tym WordWordzie. Dobra, to lecimy. Co? Siema, yo!